I zapraszamy do wewnątrz, do naszego Abbey Brickstara. O, zobaczcie, czujniczek dymu tutaj mamy. Ładne, takie stylowe bym powiedział. Zobaczcie, jak niekiedy w PRL-u meble ścianki. Z takimi ładnymi uchwytami. Widać jednak, że to jest taki ich angielski styl. Taki rock przede wszystkim. Zobaczcie, tapicerka typowa, taka ich angielska, że tak powiem, w kwiaty, ale już z nowoczesną naszą ładną wykładziną. Moskitiery akurat są tutaj czyściutkie, bielutkie, bez żadnych wzorków. Także jest tutaj taka siateczka, ale za to otwierane w standardzie, myślę, tak jak to w Ebim wygląda. Nasze oznaczenie to C12. Tutaj mamy takie, powiedziałbym, że jak na jakimś wystawnym przyjęciu te lampy. No właśnie, stacja, rozdzielnia elektryczna akurat tutaj. Tutaj piecyk ze sterowaniem również elektrycznym. Kuchnia. Zobaczcie, o, jeszcze o tym nie wspomniałem. Zobaczcie, jak mamy ładną tutaj zabudowaną lodóweczkę, że tak naprawdę nie musimy. I duży piekarnik. Zobaczcie, duży, ładny, czyściutki piekarnik. Zamykamy. I sterowanie i gazowe, i elektryczne, i tak dalej, i tak dalej. I zobaczmy tutaj. Fajnie, że jest dużo tych pomieszczeń, jest dużo tych szafek. O, widzicie, nie mogłem otworzyć, bo tutaj jest dodatkowe zabezpieczenie. I zobaczcie, jakiś tam kuker do gotowania i patelenka, i talerze. O, tu jeszcze są podobne raszki do lodówki, także jest dosyć dużo tego. Jest to fajnie wyposażone. I zobaczcie, nic wam się tutaj nie stanie. O, i sztućce, i folia, także jest naprawdę tego dosyć dużo. Dodatkowe siłowniki tutaj widzę nawet, zobaczcie, macie, o, jaki ładny otwieracz do puszek, a nawet jest i okap. To wszystko w tym. Kuchenka gazowa, czteropalnikowa, tutaj opcja też z grillem. O, grill też w świetnej kondycji. I tutaj mamy jeszcze piekarniczek. I co? I czas na... O, jest lusterko. I czas na łazieneczkę. Jeszcze rzut całkowity na Abiego. Tu jest nasza ściąga. O, tu jakieś takie świńskie gazetki ktoś zostawił. Nie oglądamy, nie popieramy. Tutaj też taka sama wykładzina. Także wygląda to bardzo ładnie. Dużo światła poprzez to okienko. Można sobie otworzyć, a tutaj nie ma kibelka, no jest. Jest tylko, zobaczcie, mamy tutaj, można sobie na spokojnie usiąść i popatrzeć sobie w lusterko. Światełka, proszę. No i prysznic, prysznic też myślę, że na jedną nawet grubszą osobę naprawdę, naprawdę dużo. Ładnie jest wysylikonowany, troszeczkę jest odnowiony. I tutaj z otwartym szyberdaszkiem, też czyściutkim, białym. Także troszeczkę tutaj serca w nią włożyliśmy. A tutaj może jeszcze jakiś... O, i zobaczcie, nawet jest suszarka do prania, jest stół. Także też jest w bardzo, myślę, dobrym stanie i przede wszystkim jest wyposażona. I to tyle. I zapraszamy do Kocham Camping.